Siema, dzisiaj z opryskami zaczynamy. Idzie tak. Półtorej litra plonwitu, 300 ml na hektar tytanitu, Soligora 07, Decisa 50 ml zapobiegawczo. Tam nie widać szkodników, sklejacza, no i 5 kg sierczanu. Opryskiwać już rozłożony. To jest wiekopomna chwila w gospodarstwie, ponieważ tata nigdy nie stosował grzybobójczych środków w zbożach oraz ja też debiut. Tutaj z kolegą Emilem z kanału Bizon 1201, które serdecznie pozdrawiam. Tutaj w porozumieniu z nim poukładał mi wszystko co i jak, podpowiedział jak on robił, jakie żyta siał. I tak jak nie inaczej, no występują choroby grzybowe. No, rozpoznałem je w tamtym ubiegłym tygodniu, powyrwałem sobie rośliny. Jest, no pogoda w miarę jest taka, mi się wydaje, ok. Może wstaję stawkę, jak to wyglądało tydzień wcześniej. Ładnie poszło przez ten tydzień ciepły. Tu mamy, który tam? O cholera, zapomniałem, który jest kwiecień. Wielka sobota. Bezbożnik. No dobra, działamy no. O, tutaj trzeba pamiętać o słupa. Między tą górką, a tutaj już idzie w dół. Jest taka kaszana. Tam potem na dwie szerokości opryskiwacza, że idzie tam po tym długim. O i tutaj ten dołek, tutaj też jak się kończy długie, dwie szerokości opryskiwacza, to by trzeba było zapamiętać, to gdzie trzeba. Doceniacie to zboże teraz, w tym roku. W końcu normalnie wygląda, no bo tam to wiadomo, jest gorsza ziemia. Pięknie wygląda na tą sytuację, jak teraz jest. Ja tu mam ciężkie podgrzebie, to jest glina. Trochę gadam niewyraźnie, bo mam maskę na tej twarzy. Trzy atmosfery, 7 na godzinę. He, jeszcze znalazłem roga w dobrych czasach i jak rogi były, to by ta flaszka już była. No może i piersiówka, ale już, ale flaszka, nie? Teraz może mają podsumowanie, bo teraz akurat opryskiwacz się tak już drugi raz teraz czyści. Pierwszą bańkę, pierwsze czyszczenie wylałem tam na górze. Ile to patrzę na te niewycięte krzaki, też mi szrak trafia. Teraz się czyści. To już drugie, to jest drugie pukanie, także tutaj raczej nie powinno nic się nie zaszkodzić. Bo ja wolę lepiej dokładnie wyczyścić. A jeszcze tak powiem, że pierwszym razem i teraz drugim po litrze płynu do naczyń normalnie wlałem. No normalny tego, płyn do naczyń. Tak, jakiś tam najtańszy z tym. Taki z cytrynką jakiś tam. Co i jak? Następny zabieg to będzie już pierwsze kolanko. Nie. Na chwasty będzie. A na chwasty będzie sam tylko gold, to nic więcej nie będę dawał. Chyba że będzie pogoda jakaś tego, taka wilgotna, rano to od Diwanta też dam. No to no, potem chwaszczanie będzie za niedługo, może w przyszłym tygodniu. No i potem zaczniemy skracanie. Modus pójdzie 0,3. No i kolejne inne tam te właśnie
odżywka też pójdzie. A ktoś powie, jakie choroby były rozpoznane przeze mnie? Rychnosprioza, brunato plamistość liści, mącznik prawdziwy zbóż i septorioza liści. Takie były rozpoznane przeze mnie choroby z atlasu. Atlas taki mam i to wszystko było na tej podstawie rozpoznane. Miejmy nadzieję, że jak piszą, tak będzie, że ten tytanit przy zgryzach pomoże. O. Co tutaj jest? Ta szoroga jednego to znalazłem w podziękowaniu za ten żer, ale to wolałbym mniej szoroga i mieć sporze. Zobaczymy. No, chwaściory już też widać pomału. Przytłumiły trochę te teraz przymrozki. No i dobra, no i tyle, no co, w tym filmie to było wszystko. Następny będzie też chemia. I to chemia, chwastami będę walczył. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie, chyba że nie dzi pogody. Dobra, to na razie będzie wszystko, cześć.